Tysiącleci ludzie utrwalają swoje myśli i działania. Dziedzictwo dokumentacyjne jest bezcennym świadectwem historii i rozwoju cywilizacji. Należy je zatem chronić i upowszechniać. Przesłanki te legły u podstaw programu Pamięć Świata, który został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury w 1992 roku. Oprócz międzynarodowej listy tworzone są rejestry gromadzące obiekty o szczególnym znaczeniu dla poszczególnych krajów lub regionów. W 2014 roku w Warszawie została zainaugurowana Polska Lista Krajowa programu UNESCO Pamięć Świata, która to objęła zaledwie cząstkę skarbów znajdujących się w polskich archiwach, bibliotekach i muzeach. Teraz zaś, w ramach drugiej edycji programu, na Polskiej Liście Krajowej pojawiają się kolejne zabytki. Pamięć Polski, pamięć świata. Biblioteka powstała przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, utworzonym w 1816 roku. Czeka na mnie rękopis, ale nie średniowieczny, tylko z połowy XIX wieku. To Kazimierza Strączyńskiego opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim. Będą zatem obrazki. Ten rękopis to tak naprawdę wiele tomów. Mniejsze zawierają opisy zabytków, zwanych wówczas starożytnościami, a większe ilustracje, akwarele i gwasze. Dzieło Strączyńskiego to tak naprawdę narodziny nowoczesnego zabytkoznawstwa i konserwatorstwa. Opisy zawierają detale, dekoracje, wyposażenie, a także pierwsze postulaty konserwatorskie. Praca, wykonana w latach 1844-55 na zlecenie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, jest najstarszym w Polsce i właściwie najstarszym w Europie przykładem takiej inwentaryzacji wykonanej na zlecenie instytucji państwowej. Niezwykle cenne są ilustracje w tych albumach. Przedstawiają zabytki, z których część dzisiaj już nie istnieje, a część wygląda zupełnie inaczej.